Siostry i bracia, dzisiaj weźmiemy jako przedmiot naszej analizy, weźmiemy jedno kazanie o modlitwie kontemplacyjnej, które John Henry Newman wygłosił jeszcze jak był księdzem anglikańskim. To kazanie dotyczy Ewangelii świętego Łukasza z rozdziału 10, począwszy od 38 wiersza. Jest zatytułowane Lepsza cząstka. Jest to przejmujące kazanie o Marii. Ale nie o Najświętszej Marii Pannie, jakbyśmy mogli na początku od razu pomyśleć, tylko o Marii, siostrze Marty i Łazarza. Przeczytajmy ten krótki fragment z Ewangelii. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Po przeczytaniu tej Ewangelii Newman zaczyna komentarz w formie kazania i wychodzi od zdania świętego Bazylego Wielkiego. To był jeden z największych starożytnych ojców Kościoła żyjących w Kapadocji i w jednym ze swoich traktatów zapisał takie zdanie, które właśnie na początku Newman przytacza. Dobre jest każde słowo Boga. Ma ono swoje zadanie i swój cel. Nie może upaść na ziemię. Wychodząc z tego zdania o tym, że to słowo Boga jest dobre, ma swoje zadanie i swój cel i nie może upaść na ziemię, Newman rozwija swoją myśl w trzech punktach. Pierwszy punkt to jest jego refleksja nad tym, czym w ogóle jest Słowo Boże. I pisze tak: wszystkie święte słowa Chrystusa, choć zewnętrznie ubrane w pozór chwilowości i ukierunkowane na natychmiastowy cel, posiadają jednak w każdym wieku swoją jednakową moc. Przechowywane w Kościele trwają na zawsze w niebie, skąd spływają do nas jako promień wieczności. Są naszą świętą regułą, jako sprawiedliwe i dobre. Są lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. A zatem Słowo Boże ma zawsze swój cel natychmiastowy i tak było w starożytności, kiedy to słowo po raz pierwszy słyszała na przykład Maria, ale też i Marta, chociaż z dalszej odległości, bo pewnie była w kuchni. Ale to słowo miało swoją moc, natychmiastowe zadanie i nic nie straciło ze swojej aktualności. Ono jest przechowywane w Kościele, a właściwie, jak mówi Newman, trwa na zawsze w niebie, skąd spływa do nas jako promień wieczności. Jest naszą świętą regułą, sprawiedliwe i dobre. Słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. I dlatego my dzisiaj musimy podstawić się w rolę Marii, która siadła u stóp Jezusa i zaczęła słuchać. I Newman tutaj parafrazuje w dalszej części tego kazania historię kobiety kananejskiej, która pochodziła z okolic Tyru i Sydonu, dzisiejszych miast leżących na terenie Libanu. Są to miasta biblijne, gdzie czasem Jezus zaglądał.
I tam zdarzyła się w Tyrze konkretnie taka historia, że pewna kobieta przyszła do Jezusa i wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on powiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, pomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. A ona rzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. I Newman zapożycza ten obraz, że Słowo Boże to są właśnie te okruszyny, które spadają z uczty, ze stołu uczty niebieskiej. I one padają, ale nie mogą upaść na ziemię. My mamy je pochwycić. To są okruszyny. Te okruszyny pokazują nam pośrednio, czym jest uczta niebieska, jaki jest pokarm niebieski. Dają nam przedsmak wieczności. I tak jak Słowo Boże, one upadają, właściwie padają na ziemię, ale mają być pochwycone przez człowieka. My dzięki tym słowom możemy wyobrazić sobie, jak wygląda uczta Królestwa Niebieskiego. I dodaje Newman, że te okruszyny otrzymujemy od samego Syna Bożego. To nie jest byle jaka okruszyna. To nie jest przekaz kogoś tam, tylko to są słowa samego Syna Bożego. Nie wolno dopuścić, aby one upadły na ziemię. I tutaj także Newman odnosi się do jeszcze innej historii biblijnej, historii Samuela, który według tekstu pierwszej księgi Samuela dorastał, a Pan był z nim i Samuel nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemi. I to jest właśnie nasze zadanie. Także na modlitwie. Wsłuchiwać się w Słowo Boże, otwierać Ewangelię, czytać, adoptować do siebie, od razu wcielać w swoje życie. Ci, którzy chodzą tutaj dłużej, wiedzą, że na modlitwie wewnętrznej w ciszy, w początkowej części, winniśmy zawsze otworzyć Ewangelię. Nie powinniśmy sami mówić, tylko słuchać, tak jak Maria, siedząca u stóp Jezusa. Przeczytać dany fragment, wrócić do tego, jeszcze raz przeczytać. I to była postawa tamtej biblijnej kobiety. Newman mówił, że ona prawdopodobnie była młodszą siostrą Marty. Marta była gospodynią domu, zarządzała, dyrygowała, a Maria siadała u nóg Jezusa i zbierała okruchy, które spadały z jego ust. Nie pozwoliła, by cokolwiek upadło. Zawsze milcząca. I Newman pisze tak. Marta zawsze dyryguje, działa, podczas gdy Maria jest służebnicą, z boku, pokorna, cała wobec Chrystusa, oderwana od trosk świata, szczęśliwa, kiedy może siąść u stóp Jezusa i słuchać Jego głosu, czcząc Go o wiele lepiej swoją ciszą, bez wystawiania się na pierwszy plan. I dodaje, zostawmy Martę i przyjrzyjmy się Marii. Także to jest trafne spostrzeżenie także dzisiaj. Człowiek
Nieświadomie ciągle chcę być tą Martą, zarządzać, dyrygować. Ciągle chcę być w ruchu, w akcji, robić coś, nawet w kościele, robić dużo szumu, cokolwiek, byle tylko nie siedzieć i nie słuchać. Newman szuka najpierw w piśmie, kim jest ta Maria. I to jest właśnie punkt drugi jego rozważania. Po rozważeniu, czym jest Słowo Boże i jak należy z nim postępować, teraz przechodzi do punktu drugiego i szuka postaci, które są podobne do Marii. Postaci w Biblii. I najpierw porównuje tą Marię z prorokinią Anną, która przywitała Jezusa nowonarodzonego, kiedy został przeniesiony do świątyni. Anna to była starsza kobieta, miała 84 lata i jak pisze pismo, służyła Bogu trwając w postach i modlitwach dniem i nocą. I mówi, Marią dzisiaj są wszystkie starsze osoby, które trwają na modlitwie dniem i nocą. Ale nie tylko. Potem kieruje swój wzrok na 12-letniego Jezusa, który przez 3 dni był w świątyni. I mówi, Marią dzisiaj są wszystkie dzieci. One także są wezwane do kontemplacji. One nieraz więcej pojmują z tajemnic Bożych niż dorośli. Dalej Newman mówi, odwołując się do świętego Pawła, że Marią dzisiaj są osoby samotne. I cytuję tutaj pierwszy list do Koryntian. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ale nie tylko. Mówi, Marią dzisiaj są także małżonkowie. I znowu cytuję Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza. Chcę, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie i kobiety. I w końcu Newman mówi, Marią są dzisiaj także kapłani. I ponownie cytuję fragment, tym razem już Dziejów Apostolskich. I dochodzi do takiego wniosku. Dzisiaj wszyscy są wezwani do kontemplacji. To nie jest uprzywilejowany stan jakiejś małej grupy. Zacytuję jego słowa teraz. Oto grono osób wezwanych do dzielenia roli Marii. Starsi i dzieci, osoby samotne i małżonkowie, kapłani, zgodnie wszyscy razem unoszą swoje ręce ku Bogu, jak Mojżesz na pustyni. I to jest drugi punkt tego rozważania. Krótko mówiąc, my wszyscy tutaj obecni i wszyscy tutaj nieobecni, wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by siedzieć u stóp Jezusa każdego dnia, wsłuchiwać się w Jego Słowo, rozważać je, czytać, kontemplować, nie pozwolić, żeby ono upadło na ziemię, lecz wcielić je w swoje życie. I nie ma tutaj wyjątku. I w końcu Newman przechodzi do punktu trzeciego, zastanawiając się, czym jest owa lepsza cząstka, którą wybrała Maria. I pisze, stwierdzam, że cząstka Marii jest lepsza. Nawet jeśli nasz Pan nie mówi tego wprost, to jednak pozwala na wyciągnięcie takiego wniosku. Kiedy mówi, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. To, co chcę powiedzieć, to iż z pewnością cząstka Marty jest pełna pułapek, będąc częścią ludzkiego trudu, podczas gdy Maria nie może tak łatwo zbłądzić na swojej drodze.
Chce nam powiedzieć także i to, że są różne sposoby nadmiernych zajęć, które nam nie przystoją. Zaś z drugiej strony jest coś, co jedynie jest dobre. Adorowanie Boga, służenie Mu w modlitwie, wysławianie Go. I to jedynie jest konieczne. A zatem ta lepsza cząstka to jest właśnie nic nie robienie. Oczywiście nie przez całe życie, ale wtedy, kiedy jesteśmy z Jezusem. Żeby mieć taką cząstkę w ciągu dnia, nic nie robić, odłożyć te wszystkie nasze zajęcia i tylko być, patrzeć, słuchać. I Newman jeszcze szuka w Piśmie Świętym, czym jest ta dobra cząstka, zwłaszcza analizując listy świętego Pawła. I mówi tak, ta lepsza cząstka to jest adoracja, to jest medytacja Słowa Bożego, to jest modlitwa wstawiennicza i to jest modlitwa nieustająca. O tych rodzajach modlitwy pisał święty Paweł. Ale mówi także, że to jest modlitwa w ciszy. I to jest bardzo znamienne, o czym Paweł dużo właściwie nie pisze, ale Newman zwraca uwagę na taki epizod, kiedy Paweł był jakby porwany do trzeciego nieba. Pisze wtedy, że nie wie, czy był w ciele, czy poza ciałem, został porwany do oglądania rzeczy Bożych. Kiedy? Prawdopodobnie wtedy, kiedy przebywał na pustyni zaraz po nawróceniu pod Damaszkiem. Wtedy spotkał Jezusa tam na pustyni, tak jak kiedyś sam Jego mistrz przebywał na pustyni i tam został porwany do tego trzeciego nieba. I to jest właśnie ta lepsza cząstka. To samo robili apostołowie przed Pięćdziesiątnicą i po Pięćdziesiątnicy. Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Tak jest zapisane w Dziejach Apostolskich. I według Newmana tak żyli wszyscy chrześcijanie, zwłaszcza pierwsi chrześcijanie. Szli na pustynię, szli, aby tam spotkać Jezusa, aby łapać to Słowo Boże, które padało jak te okruszyny ze stołu uczty niebieskiej. I w końcu Newman przechodzi do takiego retorycznego pytania. A jak to wygląda dzisiaj? Posłuchajmy. Jaką stawia diagnozę? Cytuję. To, co z pewnością i bez żadnej wątpliwości możemy stwierdzić, to fakt, że jeśli w jakiejś epoce cząstka Marii jest porzucona lub pomniejszona, to taka epoka jest najbardziej oddalona od ducha Ewangelii. Pozwólcie mi zadać pytanie dla waszego zbudowania. Czy przypadkiem nie jesteśmy w takiej sytuacji? Biada, jeśli tak jest. Oto formy duchowej relacji z Bogiem, takie jak kontemplacja, odejście od wiru świata, tak wychwalane przez naszego Zbawiciela, są dzisiaj marginalizowane, niedocenione, całkowicie zaniedbane. Niczym światło słońca przez niewidomego. Co więcej, są one lekceważone i wyśmiewane jako złudne i próżne. Bez wątpienia, gdyby Maria żyła dzisiaj i wybrała ponownie ten sam styl życia, w jakim znalazł ją Jezus, gdyby ponownie zadowoliła się pozostaniem u Jego nóg, by słuchać Jego głosu, oderwana od zajęć światowych, zostałaby zganiona lub potraktowana z politowaniem. Patrzono by na nią z obojętnością lub z przymrużeniem oka.
mądrzy tego świata współczuliby jej, tak jak tej, która traci swoje życie, wybierając coś nudnego i smutnego. Niesamowita diagnoza. Ona dotyczyła XIX wieku. Ale można zapytać, czy tej diagnozy nie można jeszcze bardziej postawić nam dzisiaj, którzy właściwie całkiem zatraciliśmy się w działaniu, a kontemplację postawiliśmy zupełnie z boku. Takie ostre słowa w ustach Newmana. Ale jeszcze one się tutaj nie kończą. Posłuchajmy do końca, co on mówi. Jeśli nasze kościoły są zamknięte, nie dając nam możliwości modlitwy choćby przez kilka minut dziennie, to jest to tylko ludzka głupota i pyszałkowatość. Błogosławieni zaś ci, którym zezwala się łapać owe bezcenne chwile służby Chrystusowi, którzy ponad wszystko przedkładają możliwość zatrzymania się, odejścia na bok z sercem przepełnionym miłością, wolni od zajęć w rodzinie, po to by się oddać jako święta ofiara bez skazy ani brudu temu, który umarł za nas. To są ci, którzy idą za barankiem, dokądkolwiek idzie. Błogosławieni są tacy ludzie, którzy idą za barankiem, dokądkolwiek idzie, którzy odchodzą na bok z sercem przepełnionym miłością, wolni od zajęć w rodzinie, po to, by się oddać jako święta ofiara bez skazy. Tutaj Newman kończy swoje rozważanie. Bardzo trudną diagnozą, a równocześnie tym światłem nadziei. Właściwie on jakby chce na koniec utwierdzić, że nie wolno nam, zwłaszcza chrześcijanom, utracić cząstki Marii. Jeżeli ją zatracimy, to jak mówi kardynał z Oksfordu, jest to najbardziej oddalona wówczas epoka od ducha Ewangelii. Wszystko rodziło się z kontemplacji, z przebywania z Bogiem i w Biblii, i w chrześcijaństwie pierwszych wieków. Jeżeli dzisiaj Kościół czasem szuka swojej tożsamości, to może ją odnaleźć tylko w tym powrocie do źródła biblijnego i wczesnochrześcijańskiego. Niech to wystarczy, a teraz przejdziemy już do tego, aby zatopić się w tej cząstce Marii, by siąść tak jak ona u stóp Jezusa, nic nie słuchać z tego, co nie jest Boże, nic nie mówić, lecz tylko patrzeć na Niego, który tutaj jest, który jest w naszych sercach, wsłuchiwać się w tą ciszę, nie pozwolić, by cokolwiek upadło na ziemię.